Dziękuję bardzo. I proszę o te 6 minut, bo naprawdę my musimy się sprężać. Panie marszałku, ale to wszystko było na 4-godzinnej komisji, połączonych 5 komisji. Jest stenogram dostępny dla wszystkich senatorów. Panie senatorze, proszę nie zakłócać. Co było na tamtej komisji. My bardzo proszę, panie senatorze, ponownie słuchamy tych wynaturzeń. Proszę o spokój, panie senatorze, i proszę nie... Proszę nie zakłócać obrad. Panie senatorze, pan senator Gawłowski. Jeżeli pan twierdzi, że ja powtarzam to samo, to pana zawodzi percepcja. Bardzo dziękuję. Przykro mi. Panie profesorze. Bardzo dziękuję, panie marszałku, ponieważ pan minister w zasadzie nie odpowiadał na żadne pytania. Na żadne. I to jest rzeczywiście skandal. A większość rządząca dzisiaj w Polsce, PiS... Prosiłabym też o sprężanie się w kwestii pytań. Minuta. Tylko i wyłącznie o to, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego, to ja chcę dopytać. Czy rząd, reprezentując obywateli, Skarb Państwa, powinien znać treść umowy zawartej pomiędzy Orlenem i Saudi Aramco, tudzież innymi nabywcami majątku Lotosu, aktywów Lotosu i Orlenu? Bo minister odpowiedział, że nie powinien, nie musi. To w takim razie w jaki sposób prawidłowo wykonuje nadzór nad aktywami Skarbu Państwa i reprezentuje obywateli w tym procesie? Bardzo dziękuję. Proszę 6 minut. Proszę Państwa, oczywiście tak. Oczywiście tak. Powody są dwa. Pierwsza, niezależnie od statusu Orlenu i Lotosu jako spółek publicznych, my najprawdopodobniej mówimy o, przynajmniej nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, o aktywach, które są zdefiniowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, tak zwaną infrastrukturą krytyczną. W rządzie jest funkcja osoby odpowiedzialnej za ową, za rządowe bezpieczeństwo w zakresie infrastruktury krytycznej. Co więcej, minister aktywów państwowych jest ustawa, ma określone uprawnienia związane z decyzjami, które są podejmowane, a które dotyczą aktywów dotyczących infrastruktury krytycznej. Pytanie, które pan zadał, panie senatorze, ono jest fundamentalne, dlatego że ono dotyka w istocie rzeczy wszystkich problemów prawnych, o których mówimy, a mianowicie o czym my mówimy. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, infrastruktura krytyczna należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje i teraz to, co jest najważniejsze, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a więc mówimy o ochronie podstawowych wolności każdego z nas oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje między innymi systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa. Więc trudno jest sobie wyobrazić, żeby takowej wiedzy nie miał. Niezależnie od tego, zarówno Lotos, jak i Orlen to są spółki publiczne. Obowiązuje w zakresie dotyczącym informacji o spółkach publicznych tak zwane rozporządzenie MAR o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na rynkach kapitałowych i zgodnie z tym rozporządzeniem, które jest standardem w całej Unii Europejskiej, również w Polsce, bo to rozporządzenie jest częścią polskiego porządku prawnego, emitent ma obowiązek upublicznić wszystkie informacje, które są cenotwórcze, a więc mają znaczenie z punktu widzenia podejmowania decyzji o inwestycjach w spółkę, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych. No to jest oczywiście ten przypadek Orlenu. Każde pytanie, które tutaj pada, pytanie dotyczące znaczenia prawa weta w umowie, pytanie dotyczące kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania umowy,
pytanie dotyczące wyceny, które zadał wcześniej pan senator, ono jest kluczowe. Ja tak przy tej okazji dygresja jeszcze w uzupełnieniu do tego, o czym mówił pan profesor Siemiątkowski. Kwestia wyceny księgowej jest oczywista, że ona nie może być tutaj stosowana. Zostało sprzedane, nie pakiet mniejszościowy w rafinerii gdańskiej, ale został sprzedany pakiet kontrolny. Co prawda 30% w kapitale zakładowym, ale prawo spółek jest bardziej złożone. Temu towarzyszy sprzedanie 50% udziału w zyskach. Więc bez dokonywania jakichś skomplikowanych wycen, no można sobie powiedzieć, że ktoś za 1 150 000 000 złotych nabył 50% udziału w zyskach. Ale pakiet kontrolny, bo prawo weta, które wiemy, bo to wynika z umowy spółki, która ostatecznie została ujawniona, bo musiała być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, daje Saudi Aramco pełną kontrolę nad wszystkimi strategicznymi decyzjami, które są podejmowane w tej spółce. Prawo spółek jest bardziej złożone i to nie jest taka matematyka, że ktoś ma 30%, to ma 30% udziału w decyzjach i w głosach, które decydują o kwestiach najistotniejszych. Jeszcze raz podkreślam, mówimy o decyzjach, które dotyczą tego, co polska ustawa, notabene w ślad za prawem Unii Europejskiej, bo to jest problem nie tylko Polski, nazywa infrastrukturą krytyczną, która ma chronić prawa obywateli, funkcjonowanie administracji i funkcjonowanie przedsiębiorców. Jak to jest ważne? No żyjemy wedle tego chińskiego przysłowia w ciekawych czasach, przekleństwa. To doświadcza Ukraina, gdzie Rosja atakuje przecież infrastrukturę krytyczną, uderzając w ten sposób w obywateli i funkcjonowanie Ukrainy jako państwa. Nie wiem, czy jeszcze mam czas, bo na tym 19 sekund, no to tylko może zasygnalizuję, że jeżeli odpowiadamy na pytania dotyczące tego, czy powinno w tym wypadku dojść przed transakcją do konsultacji, rekomendacji z komitetem konsultacyjnym, to odpowiedź jest taka. Jeżeli nie mamy racji, twierdząc, że nie istnieje wysokie ryzyko nieważności tej umowy, to oznacza, że trzeba zadać kolejne pytanie, bardzo istotne, mianowicie, czy biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z infrastrukturą krytyczną, osoby, które są odpowiedzialne za ochronę owej infrastruktury krytycznej, między innymi zgodnie z ustawą o kontroli niektórych inwestycji zagranicznych, miały obowiązek wpisania na listę spółek strategicznych tych podmiotów, które zajmują się zarządzaniem infrastrukturą krytyczną. Stwierdzenie legislacyjne, ja przez 10 lat funkcjonowałem w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która została zlikwidowana w roku 2015, o tym, że Rada Ministrów może wpisać jakąś spółkę, oznacza w takich przypadkach obowiązek, powinność, a nie arbitralność. A zatem idziemy dalej. Powiadamy, jeżeli transakcja jest ważna i wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa, a tu na jeszcze jedną dygresję sobie tylko pozwolę, ale ona jest związana, pani marszałek. Tylko bardzo bym prosiła, bo naprawdę już czas minął. Marszałek Senatu, były marszałek Senatu, świętej pamięci profesor Andrzej Stelmachowski w podręczniku Zarys teorii prawa cywilnego powiadał, że moc prawa tkwi nie w elementach formalnych, a więc nie w literze prawa, lecz w wewnętrznych wartościach, które prawo ze sobą niesie. To jest ten cel, o którym mówił pan profesor Siemiątkowski, w świetle którego dokonujemy oceny każdej transakcji. Więc jeżeli moc prawa w tym wypadku tkwi w elementach formalnych, a cel nie został zrealizowany, no to otwiera nam się pytanie dotyczące tego, czy w tym wypadku nie powinien być zastosowany artykuł 231 Kodeksu Karnego, dlatego że tryb covidowy chroni przez 24 miesiące, które zostały przedłużone do 60 miesięcy, a więc z natury rzeczy ma charakter ochrony ograniczonej w czasie,
a infrastruktura krytyczna ma chronić nasze prawa w sposób bezterminowy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo przepraszam za...